Cześć, ja nazywam się Damian Parzniowski i jestem szewcem. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak skleić samemu buty typu Converse. A mianowicie chodzi tutaj o czy tutaj z przodu, czy z tyłu. Bardzo często te elementy, te miejsca się rozklejają. Jest to bardzo częsty problem. Długo się zastanawiałem, czy nagrać taki film, ponieważ klejenie butów niesie za sobą także ryzyko. Złe użycie kleju może zniszczyć Wam buty i mogą być później nie do uratowania. Tutaj będziemy kleić gumę do gumy, więc takiego bardzo dużego ryzyka nie ma, dlatego Wam pokażę, jak to zrobić. Tak więc na Wasze pytania, Damian, jak się klei buty, zacznę pierwszy odcinek, jak skleić takie konwersy. I teraz, jaki klej użyć? Najprościej to będzie nam skleić takim oto klejem cyjanoakrylowym, typu kropelka. Są różne kleje cyjanoakrylowe. Ja testowałem dużo różnych, ale chyba od 7 czy od 8 lat używam ten, ponieważ bardzo szybko wiąże. Jest w miarę elastyczny i nie jest ani za gęsty, ani za rzadki, więc dla mnie najbardziej mi on podpasował. Jest oczywiście pewne ryzyko. Dużo widziałem butów zniszczonych, zepsutych przez taki klej i do butów na przykład skórzanych w ogóle skóry nie zalecam klejenia takim klejem. Ale czasami jest potrzeba, czasami sytuacja jest taka, że tylko taki klej mamy pod ręką, a więc pokażę Wam, jak to zrobić, żeby jak najmniej szkód wyrządzić. Oczywiście te kleje są bardzo niebezpieczne, ponieważ momentalnie sklejają skórę. Trzeba bardzo uważać, żeby nie dotknąć do oczu, gdzieś w jakieś miejsca, gdzie może być później problem. Teraz troszeczkę teoretycznej wiedzy, a więc każdy but przed klejeniem trzeba bardzo dobrze przygotować. Dokładnie wyczyścić, czyli użyć papieru ściernego, później jakiegoś rozpuszczalnika, czy to jest aceton, czy octan etylu w tym przypadku na przykład. I trzeba to naprawdę bardzo dobrze odtłuścić, przygotować, wyczyścić, usunąć stare pozostałości po klejeniu, ponieważ to jest najważniejsze. Od tego, jak zadziała klej, jak to Wam się sklei, od przygotowania buta do klejenia zależy, jaki będzie efekt tego klejenia, jak ten klej zwiąże to. Jak długo czyścić buty. A więc jak już będziecie żałować, że nie odnieśliście butów do szewca, to jeszcze 10 minut. Nie, naprawdę bardzo długo. Klejenie to jest moment, przygotowanie do klejenia to naprawdę dużo czasu trwa. Jeśli nie czujecie się na siłach, to a nie szkoda Wam wydać tam 50 czy 60 zł na klejenie, to oddajcie do szewca, który to zrobi dobrze. Jeśli jednak czujecie, że dacie radę, to zapraszam do obejrzenia filmu. Na koniec jeszcze dajcie znać w komentarzach, czy ten film coś Wam wniósł, czy ten film jest przydatny. Jeśli spodobał Wam się ten film, to rozważcie dodanie subskrypcji, ponieważ pomaga mi to w rozwijaniu mojego małego, skromnego kanału. Jeśli chcecie mnie jakoś wesprzeć, to zapraszam również na moje aukcje Allegro. Tam też postaram się coś sprzedawać. Okej, dobra. Dosyć gadania, bo nie wychodzi mi to najlepiej. Tak więc zapraszam do obejrzenia filmu. Jeszcze przypomnę, buty już są wyczyszczone. Ja już to wyczyściłem wszystko dokładnie teraz. Samo klejenie. Zapraszam.
jak widzicie, trzeba nanieść odrobinkę kleju na jakiś płaski nóż czy śrubokręt i nanosimy na jedną stronę gumy tylko. Na jedną stronę, cienką warstwę i mocno, mocno przyciskamy. Wkładamy też sobie palec od środka i bardzo mocno, z całej siły to naciskamy. To musi momentalnie się skleić. Ważne jest, żeby nanosić cienką warstwę kleju i tak robimy co centymetr, co pół centymetra. Tak więc widzicie, jak to trzeba skleić. Jeżeli dużo wam kleju wypłynie, za dużo naniesiecie, to od razu ściereczką nasączoną jakimś rozpuszczalnikiem musicie to przemyć. Jednak jeżeli wam troszeczkę tutaj tylko będzie odstawało, to później delikatnie papierem ściernym usunąć ten nawór.
Jeśli zdarzy się tak, że palec Wam się przyklei tutaj do buta i oderwiecie, kawałek skóry zostanie na bucie, no to później możecie to na szczęście papierem ściernym z buta delikatnie usunąć. Ważne jest, żeby raz docisnąć mocno i trzymać. Nie robić takiego czegoś, że nie poluzowywać tego docisku i z powrotem mocniej nie naciskać, żeby nie było takiego efektu pompowania, żeby ten klej nie żeby tam nie zasysało się powietrze niepotrzebne. Przez to klej wtedy straci swoją moc. Tak. Zobaczcie sobie. Jest sklejone. Przody też są sklejone. To na tyle tego krótkiego filmu o klejeniu. Myślę, że jakbym pokazywał etap czyszczenia, przygotowywania buta do klejenia, to ten film byłby jeszcze dwa razy dłuższy, ponieważ tak jak wspominałem, czyszczenie jest podstawą i to zajmuje najwięcej czasu. Widzicie, jak wyglądają ręce szewca. Takie poklejone. Niestety, tak więc jeśli czujecie się na sile, że sami sobie skleicie konwersy, to spróbujcie, dajcie znać, jak Wam to wyszło. Jeśli jednak chcecie zachować ładne dłonie, palce całe, to odnieście je do swojego szewca lokalnego. Na pewno będzie zadowolony Wy też. Do zobaczenia. Cześć.